2021 jest taki bogaty. Wyszło tyle dobrych anime, że nie jestem w stanie ich policzyć. Szkoda, że jesień zapowiada się słabo. Nie ma na co czekać. O, Kanis, dlaczego przebrałeś się za Jedi? Sezon jesienny jest czymś, na co warto czekać. Sezon jesienny jest czymś, na co warto czekać. Tak, moi drodzy, myślałem, że jesienią złapię oddech, a tu się okazuje, że nadchodzący sezon zakończy wielkim hukiem ten jakże szczodry i wspaniały rok 2021. Zobaczcie, co nas czeka. Zaczniemy od drugiej części tytułu o enigmatycznej nazwie 86. Dużo się nasłuchałem, jak to ma być nowa kura znosząca złote jajka, która zajmie miejsce dotychczas okupowane przez Sword Art Online. Spodziewałem się zatem czegoś lekkiego i niezbyt ambitnego. Tymczasem otrzymałem seinen, który porusza poważniejsze tematy. To naprawdę dobrze zapowiadająca się franczyza. Yatora Yaguchi, pomimo pozornie satysfakcjonującego szkolnego życia, notorycznie odczuła wewnętrzną pustkę i związaną z nią frustrację. Stan ten utrzymuje się do dnia, gdy odwiedza szkolny klub artystyczny. Znajdujący się tam obraz fascynuje młodzieńca do tego stopnia, że sam postanawia spróbować swoich sił w pędzlu i płótnie. Ostatecznie Yatora wybiera Tokijski Uniwersytet Sztuki jako szkołę wyższą, na którą chce aplikować. Manga Blue Period została wyróżniona w wielu plebiscytach i ma niebotycznie wysoką ocenę na Mail Anime List. Z której strony by nie patrzeć, to materiał na hit. Jest szansa, że Seven Arcs nie zawiedzie. Po sympatycznym Arte, które również było animcem o sztuce i bardzo dobrym Tonikaku Kawaii, jestem pełen oczekiwań. Wspomnę jeszcze szybko, że w grudniu będzie premiera kolejnego sezonu JoJo. Ale grudzień to już sezon zimowy, dlatego w szczegóły nie będę się wdawał. Omówię je w zapowiedziach na zimę. Podobnie na ten rok zapowiadano dalsze przygody Tanjiro. I udało się! Ufotable zaanonsowało, że Kimetsu będzie mieć premierę w grudniu, czyli w sezonie zimowym. Poznajcie Komi Shoko, szkolną Madonnę, uosobienie doskonałości, ideał, boginię! Z powodu roztaczanej aury, Komi urosła w oczach ogółu do kategorii bóstwa. Dlatego też nikt nie stara się nawet porozmawiać z dziewczyną, bo czy czas bogini jest warty jakiegoś robaka? I kiedy mówię robaka, mam na myśli kolegę z klasy. Rzeczywistość wygląda jednak zupełnie inaczej. Shoko nigdy nie chciała mieć wyznawców, chciała mieć przyjaciół, a jej zdolności interpersonalne, czy raczej ich brak, skutecznie izolują ją od reszty kolegów i koleżanek. Komi-san wa Komushi desu to urocza komedia z naciskiem na urocza. Manga była tak ciepło zabawna, że absolutnie nie dziwi mnie, iż zyskała mega popularność. Wiecie, co znaczy słowo Mieruko? Widząca. I ten tytuł świetnie oddaje, czym jest ta mieszanina horroru i komedii. Główną bohaterkę Miko można by nazwać zwykłą licealistką, gdyby tylko nie jeden malutki szczegół. Widzi duchy. Niestety widziadła te są wszystko tylko nieurocze. Lektura, jak Miko stara się zachować kamienną twarz, podczas gdy dookoła niej grasują najróżniejsze szkaractwa i potwory, było równocześnie walką z samym sobą, by nie wybuchnąć śmiechem i serią wzdrygnień spowodowanych wstrętnym wyglądem stworów. Już nie mogę się doczekać, by zobaczyć jej przygody w ruchu. Oj, musieliśmy czekać nie 3, a 6 miesięcy na drugą część przygód Rudeusa. Mogą już teraz stwierdzić, że Mushoku Tensei to jeden z najlepszych isekajów, jaki kiedykolwiek powstał, a wszystkie te podróby, które rzekomo na nim bazują, niech się schowają. Kontynuacja przygód w świecie fantasy w wykonaniu najbardziej odrażającego protagonisty w dziejach rozpocznie się już 4 października. Początkowo nie brałem nawet pod uwagę Osama Ranking, ale Karczma i Spychu twierdzą, że może być dobre, zatem... Anime ma opowiadać o głuchym księciu, który pragnie zostać najwspanialszym królem świata. Niestety szanse na to są mizerne, gdyż wszyscy śmieją się z chłopaka i nazywają go księciem do niczego. Aż pewnego dnia młodzian zaprzyjaźnia się z pewnym cieniem. Jakie skutki będzie mieć ta przyjaźń? Fabuła to wielka niewiadoma, ale ostatnimi czasy Studio Wid czegoś nie dotknie, zamienia to w hit. Może i tym razem będzie podobnie. William jest człowiekiem. Zwykłym człowiekiem z ciepłym ciałem i bijącym sercem. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że został wychowany w mieście umarłych przez kilku jego mieszkańców. Nie muszą chyba tłumaczyć, że jego przybrani rodzice nie byli żywi.
William posiada strzępki wspomnień ze swojego poprzedniego życia we współczesnej Japonii, które zawierają fragmenty poprzedniej, zmarnowanej egzystencji. Ale co tak naprawdę oznaczają? Wychowany przez grupkę nieumarłych William pragnie odkryć, jakie okoliczności przywiodły go do miasta nieumarłych i jego mieszkańców. Jak wynika z opisu, mamy do czynienia z kolejnym isekajem i w dodatku z mocno szablonowym motywem ponownego przeżywania zmarnowanego życia. Ale nowelka ma dobre recenzje. Może jest to kolejny klejnocik pokroju Mushoku? Dam Paladynowi szansę na udowodnienie swojej wartości. Akcja Wajki rozgrywa się w rzeczywistości po II wojnie światowej o alternatywnych uwarunkowaniach do naszych. Świat jest jeszcze przed zimną wojną, a dwa supermocarstwa prężą muskuły i starają się wyprzedzić konkurenta na każdym możliwym polu. Jednym z nich jest podbój kosmosu. Gdy naczelny przywódca ze wschodu ogłasza projekt załogowych lotów kosmicznych, rola mięsa armatniego, bo nikt nie wierzy, że astronauta przeżyje, przypada Irinie Luminesque, wampirzycy będącej obiektem badawczym w innym programie mocarstwa. Przyznacie, że ten opis jest co najmniej postrzelony. To jest tak niecodzienne, że może się udać. Na pewno dam Łajce szansę. And last but not least. W momencie nagrywania tego materiału Star Wars Visions jeszcze nie miało swojej premiery, ale zakładam, że w momencie publikacji filmu 22 września już minął. Visions to seria 9 antologii zrealizowanych przez 9 reżyserów i 7 różnych studiów. Jak wyszły owe animce? Na pewno sprawdzę. Te antologie to materiał obowiązkowy dla każdego fana Gwiezdnych Wojen. A na jakie animce wy czekacie? Piszcie w komentarzach. Mile widziane również 2-3 słowa, dlaczego zamierzacie obejrzeć właśnie ten tytuł. Konis, I am your brother. Dobra, Darth Lupusie, wiem, że jesteś po ciemnej stronie mocy, ale dlaczego masz fioletowy miecz? A widziałeś kiedyś czerwony denaturat? Aha, co?